Państwa bardzo serdecznie po przerwie, a ze mną jest już Franciszek Sterczewski. Dzień dobry. Witam Cię serdecznie. Student Uniwersytetu Artystycznego, który można powiedzieć, że właściwie jesteś społecznikiem. No nie wiem, kim jestem. Działasz na rzecz ożywienia Poznania. To prawda, zajmuję się, interesuję przestrzenią publiczną i staram się ją ożywiać. Nie robię tego sam, robię tego, to zawsze w jakiejś konstelacji przyjacielsko-kumpelskiej i na pewno jest tu też element społecznika, ale nie chcę się tak ograniczać tylko do bycia w tej szufladzie. Powiedz mi, co Cię denerwuje w Poznaniu, jeśli chodzi oczywiście o przestrzeń Poznania? Znaczy, sama przestrzeń jest tylko punktem wyjścia. Najbardziej mnie denerwuje i najbardziej staram się walczyć ze świadomością poznaniaków, świadomością współodczuwania miasta, poczucia współodpowiedzialności za miasto, poczucia bezpieczeństwa w mieście, poczucia, że to jest nasze miasto i że warto byłoby z nim zrobić coś fajnego, że tak naprawdę wystarczy dobra wola przede wszystkim, czyli ta świadomość, żeby zamienić pewne miejsca w dużo przyjemniejsze i żeby to spowodowało, że w mieście chciałoby się być, prawda? Głównym Twoim celem, działaniem jest ożywienie Placu Wolności. To znaczy, rzeczywiście i trzy razy udało mi się zrealizować piknik na Placu Wolności oraz też opracowuję w tym momencie z kolegami Mikołajem i Jakubem Smykowskimi projekt Trawy na Placu Wolności. I rzeczywiście uwziąłem się trochę na ten Plac Wolności. Ale powiedz mi, co byś chciał, żeby tam się zmieniło? Dlatego się na nim skupiłem, ponieważ najbardziej on się rzuca w oczy. To jest najbardziej centralny plac w środku miasta. I najbardziej, myślę, że najbardziej wymaga on zmian. W sensie, że nic tam się nie dzieje. Jest niewykorzystana przestrzeń. Zupełnie niewykorzystana przestrzeń. A wielka szkoda. W związku z tym brakuje tam ławek, brakuje tam zwykłych miejsc do siedzenia. I mam nadzieję, że przez te akcje, które staramy się tam organizować, że to się zmieni, że ludzie zaczną, że ludzie uświadomią sobie potrzeby właśnie korzystania z tego miejsca i że na przykład władze wyłapią tą potrzebę i zamienią ten plac w miejsce, w którym chcielibyśmy przebywać. A póki co jest to pustynia, którą tylko mijamy, nic nas tam nie zatrzymuje, nic nas tam nie interesuje. Oprócz fontanny, która powstała w ostatnim czasie. No właśnie, co powiesz na jej temat? Ma swoich zwolenników i przeciwników. Ja nie chcę się wypowiadać na temat jej estetyki. Ona może się niektórym podobać, niektórym nie, ale ja uważam, że jej pojawienie się jest pozytywny, ponieważ w porze letniej ludzie tam przychodzą, tak, siadają na niej, rzeczywiście mogą tętni się życiem. I o to chodzi. W czasie lata. Chodzi w mieście, tak, ja, z tego co ja rozumiem miasto, to chodziłoby w nim o to i w przestrzeni publicznej generalnie, żeby generować takie punkty, takie miejsca, do których ludzie właśnie ciągną, idą i nie chodzi o to. Miarą miasta nie jest to, ile ludzi przemieszcza się, biegnie, jedzie rowerem w tą i z powrotem, tylko ile ludzi się zatrzymuje w jakimś miejscu. I do tego powinniśmy dążyć, mi się wydaje. Czy tak właśnie kiedyś wyglądał Plac Wolności, jeśli do tego odwołujesz? Czy to jest Twoja wizja? To znaczy, Plac Wolności w swojej historii wyglądał bardzo różnie. W latach 20. chyba wyglądał mniej więcej tak jak teraz, tylko dlatego jest teraz w takim kształcie. Wcześniej był bardziej zalesiony, po wojnie był z kolei zagospodarowany w taki dosyć modernistyczny sposób, z różnymi poziomami. Ale uważam, że tak jak wszystkie, tak jak większość przestrzeni w Poznaniu, tak jak każdą przestrzeń, musimy definiować na nowo, musimy się nad nią zastanawiać. Uważam, że nie powinniśmy tak kurczowo trzymać się tej przeszłości, oczywiście o niej pamiętać,
ale powinniśmy się zastanawiać, jak dzisiaj zamienić tę przestrzeń, żeby ona odpowiedziała na dzisiejsze problemy i zapotrzebowania i nie przejmować się tak bardzo tą przeszłością, która często nas tam krępuje. A powiedz mi, jak władze miasta reagują na twoje pomysły, tego, co się dzieje na Placu Wolności i tego, co by się chciał, żeby się zmieniło? Nie wiem, trzeba by zapytać władz miasta. Póki co. Ale wspierają twoje działania? Wszystkie moje działania moje i innych, z którymi współpracuję, działy się poza miastem, poza jakąś sytuacją grantową czy poza wsparciem finansowym miasta. Większość tych akcji była darmowa. Spontaniczne inicjatywy, prawda? Tak, tak. Także tu w zasadzie nie prosiłem nikogo o wsparcie. Ale to prawda, że wysłałem swój projekt Trawy na Placu Wolności na konkurs Centrum Arte Poznania. Konkurs organizowany przez Wydział Kultury z inicjatywy Komisji Rewitalizacji. No i bardzo mi miło, że zostałem zauważony i dostałem wyróżnienie, czyli chyba jakąś aprobatę można tam się doszukać rzeczywiście. A powiedz mi, czy to wyróżnienie idzie za jakimiś działaniami dalszymi, czy faktycznie ta trawa się pojawi? To znaczy, to jest tak, że z jednej strony Wydział Kultury w zeszłym roku nalegał, żeby ten projekt powstał pod koniec października. Ja miałem opory ze względu na to, że jesień to trudny czas, jeśli chodzi o pogodę. No, każda akcja taka właśnie publiczna w mieście musi się łączyć z dobrą pogodą, że po prostu połowa sukcesu to jest dobra pogoda. Nawet jak pomysł jest słaby, a pogoda jest super, no to wiadomo, że wszyscy przyjdą. Także nie, dla mnie to było zbyt duże ryzyko pakować się w coś takiego. Więc staram się to właśnie z wcześniej wspomnianymi kolegami teraz dopiąć kosztorys i to zrealizować. Zobaczymy, czy z tytułu tego wyróżnienia miasto nadal będzie chciało to wesprzeć, a jeśli nie, to będziemy szukać właśnie sponsora i mam nadzieję, że to dojdzie do skutku. Ten projekt jest nieco urozmaicony, jakby dementuje różne jakby to powiedzieć, plotki o sztucznej trawie. Chcemy zrobić instalację na tydzień, dwa tygodnie, zobaczymy, jak to się uda, z prawdziwej trawy i z miejscami do siedzenia i żeby tam było przyjemnie i funkcjonalnie przede wszystkim, a nie tylko pięknie, bo uważam, że sama sztuka w stylu instalacji pana Jerzego Kopcia nie jest aż tak bardzo potrzebna w mieście, że uważam, że ważniejsze są miejsca do siadania niż do podziwiania. Dlatego mam nadzieję, że uda nam się tą funkcję siadania i używania wprowadzić na ten plac wolności. Powiedz mi, widziałam twój projekt ulicy Taczaka. Świetny projekt, bo łączy tak naprawdę te miejsca do siedzenia, ale i nie tylko. Powiedz mi, na jakim to jest etapie? Czy faktycznie te zmiany zostaną wprowadzone na ulicy Taczaka? To znaczy, to jest tak. Właśnie jestem też członkiem takiej inicjatywy Otwarte, można znaleźć na Facebooku. I ta inicjatywa polega na otwieraniu nieużywanych lokali miejskich i prowadzeniu w nich dyskusji. Właśnie pierwsza edycja odbyła się na rogu Ratajczaka i Taczaka i dotyczyła właśnie ulicy Taczaka. Z tej dyskusji, na której byli mieszkańcy, urzędnicy, przedsiębiorcy, właściciele kamienic, wynikły trzy opcje, które stwierdziliśmy, że chcemy poddać opinii mieszkańców i stworzyliśmy na tej podstawie właśnie ankietę. Ja nie stworzyłem projektu Taczaka, tylko zrobiłem graficznie tą ankietę. I ona została rozdana mieszkańcom. Przez tydzień było można oddawać te ankiety w cztery różne punkty na ulicy Taczaka. No i wyniki tej ankiety są moim zdaniem dosyć optymistyczne, bo 40% ankietowanych stwierdziło, że nie chce żadnych zmian, a 56% stwierdziło, że chce zmian,
ale w różnym stopniu. Mhm. Jedni, że 16% chce tylko deptaku, że zupełnie bez samochodów. 15%, że mieszanie. A część, że jeszcze inaczej. A 4% z kolei nie chciało, nie miało żadnego zdania. Mhm. Tak czy inaczej, mniej więcej po pół to się rozkłada, ale jednak niewielka... Z przewagą tych, co chcą coś zmienić. I to jest moim zdaniem optymistyczne. Mimo, że tak naprawdę 1/5 mieszkańców oddała te ankiety, to uważam, że to dobrze, że jakby na tej podstawie będzie opracowany projekt przez ZDM, zakładający takie samo parkowanie, jak jest teraz, ale z wycielonymi ogródkami. Właśnie też nie ogródkami. Tu nie chodzi o to, że nikt tu nie chce robić właśnie starego rynku z ogródkami, które byłyby wydzielonymi przestrzeniami. Ale z miejscem do siedzenia. Z miejscem do siedzenia, ale to znaczy ławeczka, stoliczek, dwa krzesełka, ale broń Boże nie takie zamknięte płotkami ogródki, bo w mieście chodziłoby o to, żeby wszystko było przejrzyście, żeby się nie grodzić i żeby też nie robić takiej hałaśliwej sytuacji jak na starym rynku. W związku z tym ten sposób zagospodarowania będzie wprowadzony w tym roku na próbę na 2 miesiące. Czyli to nadal jest proces, to nadal jest eksperyment. Teraz jesteśmy na jego początku. Dopiero zbadaliśmy sytuację, co myślą o tym mieszkańcy. Spróbujemy to wprowadzić, wdrożyć. I później, jeśli okaże się, że to zadziałało, to za rok ZDM właśnie już na stałe wprowadzi taki układ, taki sposób parkowania, zagospodarowania na stałe, czyli stopniowo. A powiedz mi, te 2 miesiące tego eksperymentu już wiadomo, kiedy będą? Wydaje mi się, że to będzie jakoś maj, czerwiec, ale teraz nie jestem pewien. Czy masz nadzieję, czy myślisz, że naprawdę uda się tam coś zmienić? To znaczy, myślę, że to jest niesamowite, że udało się zrobić to spotkanie, że przyszli ludzie, wypowiedzieli się, potem została stworzona ankieta. Cieszę się, że udało mi się ją skończyć mimo właśnie sesji. I że świetnie, że ta ankieta została rozkolportowana między innymi przez właśnie MPG, mieszkańców i właśnie też w dużej mierze pod przewodnictwem Mariusza Wiśniewskiego, który bardzo był tu zaangażowany. I już się o tej ulicy mówi, już coś się zmienia, już właśnie tak jak na początku mówiliśmy o tej poszerzaniu tej świadomości miasta i poczuciu, że miasto to jest też nasza rzecz, że powinniśmy zabierać w jego imieniu głos i że powinniśmy się nim interesować, że to nie decyduje o tym jakaś wirtualna władza gdzieś tam, tylko my przez właśnie organizowanie debat czy branie udziału w ankietach możemy mieć to wpływ, swój na kształt głos naszej ulicy. Tak jest. I właśnie tego życzymy mieszkańcom Poznania, żeby zawierali inicjatywę w takich tematach, prawda? Oczywiście. I życzę też Tobie powodzenia przede wszystkim w Twoich działaniach, aby wszystkie Dziękuję Twoje plany, które ja osobiście popieram, się faktycznie spełniły. Dziękuję Ci bardzo za Dziękuję rozmowę. Bardzo. I dziękuję również Państwu. Do zobaczenia w poniedziałek o 17:30 i życzę miłego weekendu. Partnerem telewizji ONTV jest Deco Culture. Partnerem telewizji ONTV jest Kupiec Poznański.